Tak, dokładnie, witamy was wszystkich. Szalony Bikers i włochaty Spichrisp powrócili, prawda, na tarciu. Tak, tak, tak. Dzisiaj meczek tutaj Nawie kontra Panda. Tak, dokładnie, mamy mapę Upiorne Pole. Doskonale tak, wam bardzo znaną, chyba na... wszystkim dobrze znaną, tak, dokładnie. Jedna chyba z najstarszych map w grze, jakie w ogóle są. Ona chyba od samego początku była. Dokładnie, dokładnie. No i zobaczymy tutaj, jak tutaj nasze protodrużyny zachowają się taktycznie, jak to rozwiążą. Oczywiście przeważają Leopardy 2V, VFM 5 i co my tu mamy? O, Stingraye mamy nawet. I popatrz, nawet ty... T-72A się jest, trafi. Jest, jeden osesek, ale już w tym momencie ruszyli. Drużyna Pan, prawda, ciśnie na zakręt śmierci, czyli na B8-9. Ale powiem ci, że nawet jadą wszyscy w jednym kierunku z obu drużyn, także całkiem to może być, nagle będzie, teraz będzie wielkie strzelanie się. No zobaczymy, zobaczymy. O. Pandy chyba próbują przejechać, tak? Rzucają tak. Tutaj osłonę dymną, że nie można było ich wyświecić i pędzą na drugą stronę. O, ale się tu posypało tych granatów. No, tu jest jedna wielka ściana, prawda, dymu. Tak, tak, tak. Ciekawe, czy wszyscy przejadą? Ostatni przejechali leopard? Chyba wszyscy. Ostatni leopard przyjdzie? Dokładnie, nie ostrzelany. No ale po drugiej stronie czeka ich gorące przyjęcie. Tutaj jest bardzo niedobrze. Ty, to oni tutaj będą mieli zaraz chyba tył. Patrz na te VFM-y od... VFM-y, dokładnie. Navi. Ale nie, nie, zobacz, nie, nie zatrzymały. Ale tutaj zaryzykowałyby, wyjeżdżając chyba od tyłu. Ostrzelane zostałyby tutaj przez te pojazdy. Pandy. Ale jeden zawodnik z Pandy, Sir Rat, dobrze mówię? Dostał niezły oklep w tym momencie. Zostało tak. Go całe... Już go nie ma. Oho, poszedł. Ale tutaj też zostaje. Ostry, ostry oszoł. Zobaczymy, kto wytrzyma dłużej, bo tutaj, wiesz, wszyscy grają na pancerz, ale tutaj widzę, Navi dostaje. Pandy chyba są w lepszej sytuacji, troszeczkę. Większą właśnie górkę mają. Pandy właśnie straciły też VBR, czyli swoje oczko. Straciły jednego Leosia, właśnie padł drugi. O, ale Navi, patrz Stingraye tych z drugiej strony. Ja jadę na drugą stronę, ty patrz na Leopardy, będę patrzył na Stingraye i tutaj okay, VBR. Okay. O, tutaj właśnie też padł jeden z Navi. Dwa Stingraye już padły. No ale Navi mocno ostrzelane faktycznie też. No. Tutaj niektóre, ale zobacz co robi ostrzelony pojazd Navi. Wycofał się, schował się za swoich kolegów. To jest to, czego często mi tutaj w tych rozgrywkach właśnie brakuje. To takie wycofanie słabszego pojazdu na tył. Tak, ale padł od VBL-a. Nie można było go łatwo ubić. Droga będzie zacisza, zaraz padnie Merc, ostatni z Navi, padł. Padł, dokładnie. Ale tutaj też się widzę, robi ciekawie. Tutaj przede wszystkim powinni grać na wieżę. Tutaj jest to ciężko w sumie to zrobić. O, i padł następny Navi w tym. Co to padło? Dokładnie, w tym momencie Panda zyskuje delikatną przewagę, 6 do 5. Wydawało się, że stracili tam szybko. Tutaj Leopard ale... VBL też padnie. Dokładnie. No i teraz droga wolna na tyły przeciwnika w sumie. No i to, no i niestety. Tak, Panda tutaj uderza. Co prawda dwa tylko pojazdy już im zostały. Jeden. Z tej drugiej ekipy. Nie no, ja widzę dwa. Navi ma jeden. K5 i... Ale chodzi mi, że tam dwa pojazdy z Pandy. Aha, Pandy z Pandy. Dookoła bieżają, tak, tak. Tak, dokładnie. No. Szybki meczyk. Szybki, dokładnie. Bardzo szybki. Spotkały się te dwa zespoły w jednym miejscu, momentalnie doszło do walki, nie czekali, nie ustawiali się, doszło do rękoczynów. Dobrze, że nie ty, nie do trójkątów, tak jak ostatnio mieliśmy trójkąty, prawda, w bitwach, także wiecie jak jest, to różne to może być. Ale cóż, dokładnie, ale ciekawa walka, no wyrównana, no, kto lepiej strzela i lepiej, wiesz, jak to się mówi, wykorzysta swoją górkę, nie? Tak, tak, dokładnie. Mniej więcej wszyscy tutaj... No i teraz będzie zamiana. Mhm. Pandy w tym momencie zdobyły delikatnie przewagę. Punkcikowo, jak to się mówi. Tak, tak. Znaczy wiesz, tam miał bardzo najgorzej to miał chyba ten T-72A, bo on tam z depresją nie grzeszy, nie? W porównaniu do Leoparda.
Także był trochę taki, wiesz. Tak. No na przegranej delikatnej pozycji, tak? No, tu tam, nastąpiła tam szybko zmiana strony. A ciekawe, oczywiście znowu dzisiaj nie oglądam tych pełnych rozgrywek, ale jestem ciekaw, czy tutaj też jakaś drużyna wykorzysta artylerię. Jak ci się wydaje? Czy na upiorne pole, a znaczy, powiem ci, że mapa, znaczy tutaj mapa nie sprzyja już tak bardzo jak poprzednia dla artylerii. Nie. Tutaj jednak jest gdzieś tam się schować, ale z drugiej strony rzucenie jakiegoś świetlika, rzucenie jakiejś zasłony dymnej też może okazać się przydatne, a jeżeli któraś z drużyn mocno się skupi na jednej stronie, to wtedy faktycznie, gdyby tylko jedna artyleria była po jednej stronie, to ostro mogłaby zostać sklepana. Tak, no ładnie, bo na tutaj jednak jest, widzisz, przytrzymanie arta, żeby tylko wystarczyłoby tyle, żeby niestety arta miała bicie, nie? Dokładnie, zrobi rzeźnię straszliwą. No, jakieś problemy z rozłączeniem. Rozłączyło mnie z serwerem. Sullivan pisze. Sullivan. Jakieś zmiany? Sullivan. No. Nie, chyba te same pojazdy zostaną. Jest dalej T-72A, VWM-y, Leopardy, Stingray'e. No. No, tylko oczywiście zamieniając się stronami tak, w tym momencie. No ciekawe, czy spotkają się dokładnie w tym samym miejscu. A myślę, że raczej chyba tak. Chyba, że na drugiej stronie, na drugim zakręcie, jak to się mówi. Chociaż może coś zmienią, no zobaczymy. No to tamta bitwa, mimo delikatnej obsuwy, jeśli chodzi o czas, to poszła momentalnie, szybciutko. No, dokładnie, no tam nie wiem ile trwała, ale czekaj, nagrywam 7 minut, powiedzmy wcześniej było no w ciągu chyba 5 minut się wyrobili z bitwą. Całą. No i zobaczymy teraz drugą rozgryweczkę, zamiana stron. Tym razem panda po prawej, nawie po lewej u góry. Panda niebiescy, nawi czerwoni. Przynajmniej z naszego punktu oczywiście widzenia. Tak, z naszego, dokładnie. A takie pytanie, zawieszają ci się pojazdy na minimapie? Że wszystkie są żywe, a tak naprawdę już nie żywe? Znaczy chodzi mi o kolory. Znaczy się tak, pokazuje ostatnią pozycję, w którym zginął, tak. Aha. No i patrz, pandy na zakręt. Dokładnie, tylko nie wiem na który. Na górę jadą, na górę. I Navi chyba podobnie, tak? Navi jadą na środek bardziej. No ale na osie zaraz zobaczymy, gdzie się tutaj rozstawią. Na razie po prostu widzisz, na przeszczale tutaj na tym, tam na przejeździe. Ale już widzisz, nie wszyscy tak hardkorowo do przodu. Tu już bardziej widzisz, kombinują. O, nie wiem, czy to puszczenie środkiem tutaj to jest dobry pomysł tego. Navi nie próbuje przejechać na siłę na drugą stronę. Tak, tak. Znowu pandy stanęły, zobacz, i czekają na przejeżdżające pojazdy. Tutaj Legolas się samotny wypuścił trochę daleko, no, ale nie, zatrzymał się. No, już nie bardziej wiem, czy rozważny VPR tym nie momentem. Zobaczył tych właśnie z pant. Tych VFM-ów przecież, a chociaż może nie. No i tak stanęli tutaj, tak gdzieś powiem. Tutaj za tymi garażami, co oni stoją, hangarami, przepraszam, to tutaj jest bardzo ładne bicie z tej górki, gdzie właśnie te merce są. No i zobacz, w tym momencie Navi przejeżdża ciężkimi, niewyświecony najwyraźniej, bo nikt do nich nie strzela. Zobacz. Widzę kolejne właśnie tutaj pojazdy puszczają, przyjechali. Aż po prostu dziwne. Mi się zdaje, że to po prostu te pojazdy mają za słaby zasięg świecenia. Tutaj VBL z Pant pojechał troszkę dalej, chcąc poświecić, ale mu się chyba to nie udało, a nie w tym czasie te pojazdy po prostu przejechały. Przejechały sobie. Tutaj się cofają, prawda, pandy gdzieś pojechały tymi leopardami do Mercy, tak, dojeżdżają. Tak. One chyba sobie zdają sprawę, że tutaj zostały objechane dookoła w tym momencie i wycofują się. Właśnie nie wiem, czy oni nie mieli, żeby... Kurde, ciekawe. No ciekawe, czy ich ten VBR zaświecił faktycznie, czy nie, wiesz. Po prostu zostali cofnięci, żeby nie strzelać na siłę, nie?
A ten Samuel, no ciężko powiedzieć. No. Od czego on dostał? Niestety tutaj w tych podglądach brakuje tutaj tego pokazania. No. Ale jest i tak lepiej niż było, wiesz. Coś widać, że pracują nad tym, nie? Tak, tak, ale mogliby popracować bardziej. No mogliby się bardziej sprężyć, jak to się mówi. Z tym. Tak, tak, dokładnie. No nie wiem, zobaczymy. No tutaj jadą dalej, prawda, Navi powolutku do przodu brnie swoimi leopardami. Pandy na nich czekają. Ten widzicie ten VFM, obydwu drużyn stoją na razie i czekają. Ten VPL stary mnie zastanawia z Navi. Co on robi tak daleko? Ciężko mi powiedzieć. Może liczę na to, że kogoś tutaj wyspotuje, tylko bo zauważ, że oni, my wiemy, że ich tam nie ma, a oni tak, tego tak, nie wiedzą. Nie wiedzą, ja wiem o tym doskonale. Czemu o, te leopardy ruszają. Nawie. O, tu VPL znowu z Pant. O, zaczyna się ostrzał. O, znalazł. Chyba znalazł już właśnie VFM. Znalazł, bo tak, uciekał, ale ruszył w tę stronę, no. Czy tego systemu spotu mi tu brakuje, wiesz, że nie wiem, czy oni się widzą, czy nie. Tak, tylko tutaj widzę, zrobi się dosyć ciekawie. Tutaj Navie spróbuje wjechać tym leopardą z Pandy na plecy, a w tym czasie prawdopodobnie na plecy wjadą im VFM-ki Pant. Z Pant. Dokładnie tak będzie. No bo już się wracają, no i zaraz już się właśnie spotkają. I zaraz się spotkają właśnie. Tu się obraca jeden leopard, będzie ich trzymał, tak, tak. Będą strzelać. Już pierwsze dymki no. Poszły, ostrzał. Oj, 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 no. Ładują działka. Ale widzisz, focus fire'a im brakuje trochę. Tak, rozstrzeliwują się po różnych pojazdach. No jest dobra, czekaj, tutaj, oj, no. Strata tych merców może być bolesna. Tak, tak. Cztery, 8-4 dla Pandy. Tutaj padają, no niestety. 8-3 padają, padają. Tak, VBL, walki VBL na środku. Aha, nie zgasł, dobra. Bo pokazuje mi go dalej na minimapie na niebiesko, że jako żywego VBL-a z Pand. Nie, nie, tam tylko jeden został. Mhm. Tutaj widać, że jadą na kapa, merce będą gonić VBL-a, tu się leopardy rozstrzelają do końca. Tak. Tutaj Suvilan ucieka. Tak. Znaczy wiesz co mi się wydaje, że tutaj było błędem? Że te merce, boże, te VFM-y po prostu nie wjechały na te VFM-y z Pand. Bo one mogły się schować tam. Wiesz, nie miałyby ostrzału, no merce by, znaczy wiesz. Brakowało chyba tego właśnie spota, który by tam wyspotował, no. Gdzie dokładnie w danym momencie przebywają pojazdy. Ten VBL stara się uciec, ale te VFM-ki są dosyć szybkie i nie wiem, czy mu się tak dokładnie to uda. One wcale dużo wolniejsze od niego nie są, nawet jeśli on gdzieś tam skręci, to ich jest za dużo. O, no, już padł. Znaczy wiesz, o co mi chodziło? Także... No. Bo jak te VFM-y z Pan, co tam się wróciły i wjechały na tył VFM-om z tej przeciwnej drużyny, to właśnie to się zrobiło tak, że te VFM-y z Pan zostały, znaczy wiesz, one tylko strzelały, nie? A nic nie ostrzeliwało je. A mi się wydaje, że powinno być tak, że te VFM-y powinny wjechać jeden na drugie i tam się wybić. Ale leopardy by się strzelały po prostu dalej między sobą, nie? No bo tak to widzisz, co się stało. Zanim VFM objechały leopardy, to już jeden chyba tam zginął, czy dwa nawet. Tak. No cóż, 2-0, tak, 2-0. Pandy. Nawie tutaj dostało ostre cięgi, niestety. Oj, strasznie dostali, no nie, no to jest fakt. No może po Także prostu... Także gratulujemy Pandom wygranej. Dwa punkciki zdobywają w naszej tutaj lidze. Gratuluję jak najbardziej. Pozdrawiamy jeszcze raz stream. Oczywiście, dzięki, że jesteście z nami, dzięki za przybycie. Tak, dokładnie. No i za chwilkę tutaj niestety z Bzikersem się pożegnamy, nie będzie wam już tutaj więcej marudził. Nie będę. Natomiast my już czekamy na następną rozgrywkę.